wszyscy przeżywamy. Jak Państwo doskonale wiecie, przeżywają również cały świat. A potwierdzają również liczne relacje telewizyjne, czy informacje, które ukazują się oczywiście na wszystkich kanałach telewizyjnych w całym świecie. Dość niezwykłe wydarzenie, niezwykle smutne. Proszę Państwa, Państwo wiecie, że ułożenia z księgą konwencyjną do koszu mogą możliwości wpisania swojego bólu, swojej jedności z rodzinami najbliższych, mogą bez uszczenia wpisywać tutaj swoje tego typu uwagi, życzenia. Księga jest, ma możliwość, jest przez całą właściwie dobę, ponieważ na duszu są partnerzy, którzy o każdej porze mogą udostępnić możliwość pisania. Księga ta będzie dla wszystkich otwarta, będzie możliwość wpisu, włącznie z dniem pogrzebu pani prezydenckiej. Proszę Państwa, w dniu pogrzebu do tej pory oczywiście nie wiemy jeszcze, kiedy ten dzień będzie. Chcemy na rynku ustawić termin, żeby te osoby, które nie będą mogły obejrzeć transmisji do, które nie będą mogły obejrzeć tego pogrzebie, nie będą mogły obejrzeć relacje z tej uroczystości. Termin wystawienia tego terminu będzie znany. Jak Państwo wiecie, jeszcze mamy również na stronie miejskiej internetową księgę konwencyjną. Ona co chwilę zbogaca się o nowe wpisy. Ta możliwość też wyrażenia swojego żalu i współczucia jest. Jak Państwo również wiecie, odwołane są wszystkie imprezy kulturalne i rozrywkowe i sportowe. Żałoba narodowa trwać będzie, jak Państwo wiecie, przez cały tydzień. Na wtorek jest planowany marsz katyński. Jeszcze nie zgadnęliśmy tego z organizatorami, ale myślę, że ten marsz powinien się odbyć podwójnie, tym razem w symbolice.